Cześć, zapraszam na kolejną odsłonę smacznych babeczek dyniowych. Zaczynamy od pire. Potrzebujemy upiec dynię w piekarniku w 180 stopniach, 30-40 minut. Tak naprawdę ona się nigdy nie spali, no, prawie nigdy, także nie ma się co tym przejmować. Po prostu sprawdzamy widelcem, kiedy będzie miękka. Nie musimy jej nawet przekrawać na pół, można ją zrobić w całości. No albo przekrojoną, tak jak ja to zrobiłam. Usuwamy pestki, wyjmujemy miąższ i ten miąższ będziemy miksować. Miksujemy parę minut, pewnie z minutę, dwie i mamy gotowe pire, które możemy użyć na przykład do babeczek. A do nich będziemy potrzebować jeszcze syrop zakawy, trochę bakali, 150 g czy 200, szklankę mąki ryżowej i mąki pełnoziarnistej żytniej i przyprawy. Przyprawy są dosyć istotne, bo one nadają nam świetny aromat. Tutaj mamy łyżeczkę kardamonu, łyżeczkę cynamonu i pół łyżeczki gałki muszkatołowej. Do tego dodajemy dwa jajka, można też zrobić jajka wegańskie, takie z siemienia lnianego. No i potrzebujemy też szklankę pire z dyni. I to wszystko mieszamy po kolei. Znowu tak naprawdę, jakbyśmy wszystko wrzucili naraz, to też by to wyszło. Będziemy potrzebować jeszcze łyżeczkę proszku do pieczenia. I dalej to wszystko mieszamy na jednolitą masę. Dodajemy bakalie, u mnie to jest mieszanka orzechów, daktyli, jagód goi czy goji, rodzynki, tam też były, można dodać kawałki czekolady do tego, gorzkiej na przykład. No i słodzimy pół szklanki syropu z agawy, jest do tego potrzebne, można użyć syropu klonowego, można zastąpić cukrem w ilości, powiedzmy, myślę, że 1/4 szklanki cukru tu by wystarczyła. No i znowu, mimo że są silikonowe foremki, to ja i tak smaruję odrobinę olejem kokosowym i nakładam dwoma łyżkami. Najpierw nakładałam po łyżce, a potem wyszło tak mniej więcej łyżka półtora na porcję. Wyszły małe babeczki, one za bardzo mi nie urosły. Z tego względu, że no całe to ciasto było dosyć zbite. Całkiem smaczne, polecam na śniadanie, ale nie tylko, jako deser też. Są naprawdę bardzo dobre. Życzę Wam smacznego i zapraszam po kolejne przepisy już wkrótce.